Właśnie rozpoczynam przygodę z Lidlo Mixem. Rozpakowałam, umyłam i na sam początek podłączyłam się oczywiście do sieci i po wejściu zalogowałam się też oczywiście na swoje konto. Po wejściu mamy tutaj przepisy i programy. Możemy wybierać z wielu przepisów. Ja sobie na początek pójdę tak na czuja z własnym programem. Zobaczcie, tutaj jest wiele programów. Jest waga, ugniatanie, własne ustawienia, przepłukanie, gotowanie na parze. No jest tego sporo. Ja sobie na początek wezmę własne ustawienia. Albo nie. Wolne gotowanie. Gotowanie ryżu. Mycie pojemnika. Nie. Tak, własne ustawienia. Temperaturę. Tutaj możemy pokrętłem też, 105, żeby się gotowało, czas, weźmy, nie sekundy, tylko, czemu się tu nie, a dobra, 2 sekundy, 15 minut, niech się pogotuje i prędkość, na jedynce, obroty w prawo. Po weekendzie została mi zupa z marchewką i pietruszką. Dołożę jeszcze pomidor i czosnek. I niech się pogotuje, a później zmiksuję. I zobaczymy, co wyjdzie. No to gotujemy. Zupka się podgrzała. Zobaczmy, co jest w środku. Uwaga, garnek gorący. Zobaczmy. O, jest ugotowana. Widać, że też rozgotowały się nasze pomidory. To co? Miksujemy. No dobrze. Mamy ugotowane. To teraz zmiksujmy. Start. Jest ostrzeżenie. Gdy proces gotowania zakończy się, płyn przestanie wirować. OK. Miksujmy. Zakończono miksowanie. OK. No i co? Zdejmijmy i zobaczmy, czy powstał nam krem z pomidorów, marchewki, pietruszki, czyli pozostałość po niedzielnym rosole. Otwieramy. No jest super zmiksowane. Tak wyszła zupa. Dodam jeszcze grzanki. I co? Smacznego!